zakup domu lub mieszkania, tu remoncik, a tam zmiana. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. A w ofercie finansowej mamy teraz luksusowe hipoteki mieszkaniowe. Już od 2,55%. Fabryka Green Wave Krzysztofa Tomczaka oferuje wszelkie rodzaje okien i drzwi produkowanych na miejscu zgodnie z zamówieniem klienta. Doświadczeni pracownicy w dziale produkcji oraz certyfikowani instalatorzy z 25-letnią praktyką są gwarancją Państwa satysfakcji. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Window Gallery Decor. Pierwszy sklep z polskimi firankami w Kanadzie. Setki bajecznych kolorów i wzorów firanek, zasłon, paneli, obrusów i bielizny pościelowej. Gotowe wyroby i wzory oraz możliwość uszycia dekoracji okna według Twojego pomysłu. Hi, I'm Lenny Lombardi, president of Chin Radio and TV, and I'm inviting you to the Scotiabank Chin International Picnic. Enjoy world beat music from around the world, plus sporting events and midway rides with petting zoo for the kids, our shopping bazaar, and foods from around the world, the folklore dance competition, the Scotiabank Rising Star Contest, and new this year, our spectacular fireworks. The Scotiabank Chin International Picnic at Exhibition Place. Come and enjoy the fun. Nie ustaje pokojowa walka o obecność telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. Ulicami polskich miast przeszło już blisko 160 marszów. Pod protestami podpisało się niemal 2,5 miliona Polaków. Aktywnie w obronie telewizji Trwam występuje też cały czas Polonia. Po wiadomościach z Polski, na które zapraszam, przedstawimy Państwu sprawozdania z manifestacji, jakie odbyły się podczas minionego weekendu. Zespół Macieja Laska po raz pierwszy zdecydował się na otwarte spotkanie z dziennikarzami, nie zaś jak to było wcześniej, jedynie z przedstawicielami wskazanych mediów. Zespół miał rozwiać wątpliwości i tłumaczyć opinii publicznej, jak doszło do katastrofy smoleńskiej. Jednak po wtorkowym spotkaniu wątpliwości jest jeszcze więcej. To było czwarte spotkanie zespołu Macieja Laska z dziennikarzami, ale po raz pierwszy było ono otwarte dla wszystkich, a nie jak dotąd tylko dla wybranych mediów. Zespół Macieja Laska właśnie za pośrednictwem środków masowego przekazu chce objaśniać Polakom rządowy raport Komisji Millera. Na pewno zadaniem zespołu nie jest obrona raportu Komisji Millera. Ten raport broni się sam. Dzisiejsza konferencja była przypomnieniem głównych ustaleń Komisji Millera, która odpowiedzialnością za katastrofę obarczyła polskich pilotów. Załoga Tupolewa zeszła poniżej bezpiecznej wysokości, mówi wiceprzewodniczący zespołu kapitan Wiesław Jedynak. Kilometr przed progiem pasa. Samolot znajduje się momentami poniżej poziomu lotniska. Zespół Laska wyklucza tezy o eksplozji w Tupolewie. Rozrzut szczątków samolotu był typowy dla zderzenia samolotu z ziemią. Ale właśnie na podstawie rozrzutu szczątków samolotu parlamentarny zespół Antoniego Macierewicza i jego eksperci twierdzą zupełnie co innego. Tak to wygląda, że wielkie części to są białe plamy, są rozrzucone na zewnątrz, bo mają większą masę, więc eksplozja odrzuca je na zewnątrz, a malutkie, drobne, tysiące drobnych punkcików białych, małe części zostają wewnątrz.
Tak wygląda skutek eksplozji. Do tego przenoszenie części wraku, konkretnie statecznika, co potwierdzili dziś nawet członkowie komisji Laska. Utrata zasilania w Tupolewie, o czym mówiła prokuratura, czy wcześniej nawet raport MAK, obecność trotylu, czy sam wygląd szczątków wraku z blachą powyginaną na zewnątrz. Według ekspertów przesądza, że eksplozje były, choć nie mogą oni stwierdzić, w której części samolotu i w jakiej sekwencji. Wybuchów według zespołu Laska nie potwierdzają też zeznania. Żaden ze świadków nie wspomina o tym, że słyszał wybuch. Załoga samolotu JAK-40, pilot i stewardesa w publicznych wypowiedziach wielokrotnie opowiadali, jak wyglądał, jak odebrali ostatnią fazę lotu samolotu Tu-154. Wzrost obrotów silnika, a następnie odgłos uderzenia o ziemię i cisza. Ale o dwóch eksplozjach mówił na przykład zmarły tragicznie nawigator Jaka Remigiusz Muś, czy kilkudziesięciu pominiętych w dochodzeniu naocznych świadków. Zespół parlamentarny zgromadził ponad 60 świadectw, w tym 24 z świadków mówi o eksplozji, wybuchu, kuli ognia i innych tego typu zjawiskach świadczących o eksplozji. Zespół Laska powrócił też do lansowania szytej grubymi nićmi tezy o obecności generała Błasika w kokpicie, choć wykluczył to krakowski Instytut Zena, a prokuratura w styczniu oficjalnie oświadczyła, że na formułowanie takiej tezy nie ma dowodów. Maciej Lasek nie odpowiedział na nasze pytanie, kto rozpoznał głos generała Błasika. Zasłonił się tajemnicą. Opinie wyrażane w trakcie badania podlegają szczególnej ochronie. W związku z tym na to pytanie nie mogę pani udzielić odpowiedzi. Choć przecież konwencja chicagowska, na którą się dotąd powoływała komisja Millera i premier Tusk, jest jawna. Problem w tym, że jak się dziś dowiedzieliśmy, nie była podstawą prawną funkcjonowania komisji, a jedynie zestawem dobrych praktyk. Powołany przez Donalda Tuska zespół Macieja Laska, który ma wyjaśniać raport komisji Millera, przeczy słowom premiera. Od początku badań katastrofy, idąc za słowami Edmunda Klicha, premier powtarzał, że to konwencja chicagowska jest podstawą prac komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy, a nie polsko-rosyjska umowa o lotach wojskowych. Konwencja chicagowska, a precyzyjnie jej 13 załącznik, nie była podstawą prawną do działania badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej komisji Jerzego Millera. Nie jest to prawo, nie są to przepisy, nie jest to ratyfikowana umowa międzynarodowa, jest to zestaw dobrych praktyk. Poinformował na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami przewodniczący powołanej przez kancelarię premiera komisji wyjaśniającej raport smoleński, Maciej Lasek. Nie pracowaliśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, na podstawie konwencji chicagowskiej, tylko pracowaliśmy, komisja była powołana na podstawie artykułu 140 ustawy prawo lotnicze. Ta odpowiedź stoi w uderzającej kontrze do słów premiera. Korzystaliśmy z oceny naszych ekspertów, także tych, którzy uczestniczą w pracach, czy uczestniczyli w pracach komisji, i wszyscy bez wyjątku mówili, że optymalne z punktu widzenia skuteczności działania od zaraz byłaby praca w oparciu o załącznik 13 konwencji chicagowskiej. Szef rządu wielokrotnie powtarzał, że dokumentem, który stał się bazą także dla funkcjonowania komisji Millera, jest właśnie konwencja chicagowska, a nie żadne inne prawo. Nie chciał wręcz słyszeć o wykorzystaniu polsko-rosyjskiej umowy o lotach wojskowych z 1993 roku, która dawała nam pierwszeństwo w dostępie do wraku i decydowaniu o jego losach. W minioną środę Sejm przyjął wreszcie przez aklamację uchwałę w sprawie pamięci Grzegorza Przemyka. 14 maja, w 30. rocznicę śmierci zamordowanego maturzysty, Sojusz Lewicy Demokratycznej sprzeciwił się jej treści i została ona zablokowana przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Projekt uchwały w sprawie śmierci maturzysty Grzegorza Przemyka przygotowała Komisja Kultury i Środków Przekazu. 14 maja zastrzeżenia do jej treści zgłosił w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej poseł Tadeusz Iwiński. Zdaniem postkomunistów nie ma dowodów na to, że najwyższe władze partyjne i państwowe PRL zleciły fabrykowanie dowodów i kierowanie śledztwem. Ostatecznie SLD wycofała się z tych zastrzeżeń. Dziś Sejm, rozpoczynając posiedzenie, przyjął przez aklamację uchwałę przypominającą o tragedii, która odbyła się 30 lat temu na Starym Mieście w Warszawie.
Zatrzymany maturzysta został brutalnie skatowany przez milicjantów i zomowców na komisariacie przy ulicy Jezuickiej. Na polecenie najwyższych władz partyjnych i państwowych PRL fabrykowano dowody mające obciążyć winą za śmierć Grzegorza Przemyka sanitariuszy pogotowia ratunkowego, ukrywając te, które wskazywały na popełnienie zbrodni przez milicjantów. W uchwale parlamentarzyści przypomnieli, że zabójcy maturzysty uniknęli odpowiedzialności i nawet po odzyskaniu niepodległości nie udało się ich osądzić. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia bezpośrednich sprawców oraz inicjatorów tego politycznego mordu. Apelujemy do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, by ponowiły próbę osądzenia winnych. 28 maja stołeczny sąd zbada, czy wznowić umorzone przez Instytut Pamięci Narodowej śledztwo w sprawie utrudniania w latach 80. przez władze wyjaśnienia zabójstwa Przemyka. W 2012 roku z powodu przedawnienia, które dwa lata wcześniej potwierdził Sąd Najwyższy, pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej zdecydował o jego umorzeniu. We wtorek 21 maja minęła 68. rocznica odbicia przez żołnierzy Armii Krajowej 500 więźniów sowieckiego obozu w Rembertowie, który istniał na terenie dawnej fabryki amunicji Pocisk. Pod pomnikiem ofiar NKWD w Rembertowie nie zabrakło kwiatów, wieńców i zniczy. Cześć pomordowanym oddali między innymi więźniowie i świadkowie tamtych wydarzeń Alfred Grabowski i Jan Zalewski, przedstawiciele Rady Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy, członkowie zarządu dzielnicy Rembertów na czele z burmistrzem Józefem Melakiem, kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, a także mieszkańcy miasta i okolicy. W miejscu, gdzie dziś stoi pomnik ofiar NKWD, w latach 40. XX wieku znajdowały się obozy, najpierw hitlerowski, następnie sowiecki. To tu gromadzono więźniów przewożonych z różnych aresztów. Dzisiaj stoimy przed pomnikiem, który jest wyrazem tej zbiorowej pamięci, który woła dzisiaj właśnie do nas wszystkich, a zwłaszcza do was, o prawdę historyczną, o dbanie o tą prawdę i byście nie dali się zmanipulować nowoczesności, dobrobytowi. Przetrzymywani w nieludzkich warunkach byli torturowani oraz głodzeni. Tych, którzy umierali, skatork oraz wycieńczenie zakopywano jak psy w rowie. Innych wywożono w bydlęcych wagonach w głąb Rosji na Syberię. Tak było w przypadku generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil, który był przetrzymywany właśnie w tym więzieniu, mówi pan Jan Zalewski, więzień oraz świadek tamtych wydarzeń. Obóz rembertowski, zresztą cały, i ten transport był bardzo sławny wówczas w Polsce, chociaż później był tematem tabu, nie wolno było mówić ze czasów PRL-u. Ale przedtem był bardzo sławny, po pierwsze, bo leżał na obrzeżach Warszawy, Rembertów jeszcze nie był w Warszawie, no i siedziało w nim wiele ważnych osób. Między innymi jednym z takich ludzi, o którym wszyscy prawdopodobnie wiedzą, to był generał Fildorf. Nie wszyscy jednak dotarli do celu. Straszliwe warunki podróży powodowały, że wielu umierało po drodze. Grzebano ich dopiero na miejscu. Dla tych, którzy pozostali w obozie, nadzieja gasła. Wróciła jednak pamiętnej nocy z 20 na 21 maja. Decyzją komendy obwodu AK, Mewa Kamień, postanowiono odbić więźniów. Na dowódcę akcji wyznaczono podporucznika Edwarda Wasilewskiego, Wichurę, z obwodu Mińsk Mazowiecki. 21 maja nastąpiło odbicie więźniów. No więc jedni mówią, że odbito ponad 500 i Sowieci sami przyznali, że do 400. Oczywiście pogoń ruszyła za odbitymi i część z nich złapano a część pozostała na wolności. Tych, co złapano, to był marny los, bo do obozu przechodzili przez ścieżkę zdrowia, to znaczy szpaler z gumami bity, i wielu z nich tutaj leży w pobliżu tego miejsca, w którym jesteśmy. Jest cmentarzysko to,
wojskowe. Akcja miała duży wydźwięk polityczny. Upokorzeni przez 44 żołnierzy podziemia niepodległościowego, Sowieci zdecydowali się zlikwidować obóz. Do unijnej komisarz Nelly Kress trafił postulat, by Komisja Europejska zainteresowała się dyskryminacją telewizji Trwam. Czy komisarz sprawdzi kryteria, którymi Krajowa Rada kierowała się, rozdzielając miejsca na multipleksie? Komisja zyskała właśnie narzędzie, by sprawdzić, czy państwa członkowskie przyznają mediom koncesje na podstawie obiektywnych kryteriów. Podczas przedstawiania sprawozdania europosłanki Weber w Parlamencie Europejskim eurodeputowany profesor Mirosław Piotrowski zwrócił się do unijnej komisarz do spraw agendy cyfrowej Nelly Kress o interwencję w sprawie dyskryminacji telewizji Trwam. Pani Nelly Kress w odpowiedzi sformułowała takie zdanie, że potrzeba jej było właśnie jakiegoś dokumentu, punktu odbicia i sugerowała, że właśnie przyjęcie tego raportu stanie się tym punktem zwrotnym. Przynajmniej ja tak to odczytałem. Ostatecznie sprawozdanie rumuńskiej posłanki zostało przyjęte przez Parlament Europejski, mówi ze Strasburga nasz korespondent Dawid Nachajowski. Każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej jest wezwany przez Parlament Europejski do szanowania, gwarantowania, ochrony i promowania podstawowego prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również wolności i pluralizmu mediów. Zatem komisarz ma już jedno z narzędzi do podjęcia działań w obronie telewizji Trwam. Pytanie tylko, czy z niego skorzysta. Prawo i Sprawiedliwość w górę, Platforma Obywatelska w dół. Poza burtą Ruch Palikota i Solidarna Polska. Wyniki takiego sondażu opublikował CBOS. PiS wyprzedza partię rządzącą o 3 punkty procentowe. Elektorat PO skurczył się o 2 punkty procentowe. To najlepszy wynik sondażowy Prawa i Sprawiedliwości od 2007 roku, kiedy wygrała Platforma. Nadal jednak duża grupa badanych, bo 1/4, nie wie, na kogo oddałaby głos. I to ta grupa zdecyduje o wynikach rzeczywistych wyborów. Najbliższe głosowanie do Parlamentu Europejskiego odbędzie się za rok. Tymczasem receptą na spadające poparcie ma być rekonstrukcja rządu, poinformował o tym jego rzecznik Paweł Graś. Z rządu mogą odejść minister sportu Joanna Mucha, minister edukacji Krystyna Szumilas, minister transportu Sławomir Nowak, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz Marcin Korolec, szef resortu środowiska. O tym, że sytuacja staje się dla premiera i jego ekipy poważna, świadczą coraz bardziej konkretne przymiarki do miękkiego lądowania poza krajem. Donald Tusk wymieniany jest jako kandydat na szefa Komisji Europejskiej.